Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem pokonaliśmy smoka na przedmieściach Białej Grani. Udało się to zrobić dosyć sprawnie i otrzymaliśmy możliwość korzystania z pierwszego smoczego słowa. Dzisiaj zaczniemy od tego, że wrócimy sobie do Białej Grani, ponieważ tam mamy do załatwienia jeszcze sporo rzeczy. Zdecydowanie najważniejszą chyba z nich jest przekazanie Jarlowi raportu na temat tego, co tutaj zaszło i że smoka udało się pokonać. Natomiast są jeszcze te zadania związane z dziećmi wojny i z tym osiłkiem do wynajęcia, którego musimy zastraszyć w Białej Grani, więc to wszystko będziemy sobie po kolei oczywiście realizowali, więc ruszajmy w drogę powrotną do Białej Grani. Jeżeli chodzi o wyspanie i na jedzenie, to w tym wypadku wszystko póki co w normie, więc o to jeszcze nie muszę się martwić. No bardzo ładnie to wygląda wszystko. W sensie wiadomo, że nie jest to poziom graficzny aktualnie wychodzących gier, więc też absolutnie... Co to było? Zaczynam słyszeć głosy, więc chyba czas zrobić sobie przerwę od grania. Nowa Kim bez wątpienia było słychać. No dobra, kontynuujemy. Kontynuując również moją myśl, chciałem dokończyć, że jakby absolutnie jestem świadomy tego, że nie jest to poziom aktualnie wychodzących gier, ale nie zapominajmy również o tym, że mamy tutaj do czynienia z odświeżoną grą, która ma już swoje lata na karku. Ciepłe piaski. Czym mogę ci służyć? Ponoć miałeś jakieś kłopoty po drodze? Wszystko jest tu zapisane. Okej. Przeczytaj notatkę. Dobra, notatkę sobie za chwilę przeczytamy. Dlaczego sprzedajecie towary w Skyrim? Świetne pytanie. Jesteśmy przecież daleko od domu w tej zimnej, nieprzyjaznej krainie. Roztropny kupiec znajduje najlepsze okazje, nawet jeśli musi ich szukać daleko. A Skyrim to świetna okazja. Smoki i wojna odstraszyły wielu kupców, ale ci odważniejsi mogą sporo zarobić. Czyli gościu właśnie ładnymi słowami powiedział, że przybyłem tutaj, bo jest tutaj mało kupców, mała konkurencja i da się sporo zarobić. Ciekawi mnie twoja ojczyzna, o to zdecydowanie. Kharzitowie pochodzą z odległej krainy Elsweir, graniczącej od północy z Syrodil, a od południa ze skrzącymi niebieskimi wodami morza. Elsweir to kraina pustyń i skalistych kanionów. Zawsze świeci tam słońce. Tamtejsze miasta są tak starożytne, że w całości pochłonęły je piaski. Ale nie powiem już nic więcej, bo bardzo tęsknię za domem. Okej, ale czegoś się przynajmniej dowiedzieliśmy. Co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. Dobra, generalnie sprzedaję wszystko. Kurde, no to klikanie tutaj... Rozejrzyj się. Klikanie tutaj nie działa przeważnie tak, jakbym chciał. Może lepiej faktycznie tym sadem to obsługiwać. No ma trochę broni. Drewniany miecz ma, który daje obrażenia na poziomie 2. Może niekoniecznie. Okej, okay, niewielki miecz mnie nie interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o zbroję, to myśmy dostali ostatnio od Jarla tą zbroję żelazną, więc tutaj akurat nic nie potrzebuję. Ale tak, na pewno miksturę uzdrowienia bym chciał.
To nawet obie. Te mikstury, generalnie one idą jak woda, więc to wydaje mi się, że zawsze warto mieć przy sobie i jak tylko jest okazja, to kupować. Choroby to akurat nie chcę. Słaba awersja do ognia. Cel jest o 40% bardziej podatny na obrażenia od ognia przez 30 sekund. Ciekawe, nie? Rzucasz coś takiego na przeciwnika i walisz go ogniem. Okej, okay, pożywienie to również myślę, że nie. Zobaczmy jeszcze księgi. Bóstwa i kusiciele. Błogosławieństwa Szegorata. Heretyckie myśli. O, to ciekawie brzmi. Mapa połowów. To te mapy połowów ja na razie nie kupuję, ale to jak będziemy gdzieś w przyszłości się próbowali zająć rybami, połowem generalnie, jako takim, to myślę, że warto taką mapę sobie potem kupić. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych piasków. Okej, okay, tutaj jest więcej. Droga była męcząca. No dobra, z kotami to już tutaj gadać nie będę. Wszystko na sprzedaż w dobrych cenach. Warto zapamiętać, że jest tutaj taki mały obóz kotów, którzy generalnie sprzedają wszystko po trochu. A my wracamy do Białej Grani. Jest dzień. Ostatnio u tych dzieci wojny próbowaliśmy się skradać w nocy i gówno z tego wyszło generalnie. Bo moje skradanie nie istnieje w zasadzie w tym momencie. I ja wtedy postanowiłem, że może spróbujemy wrócić za dnia. I może wtedy nie będzie ich w domu na przykład, albo będą jakieś inne opcje, żeby zwędzić ten dowód, który oni gdzieś tam trzymają. Udało ci się zabić smoka. Nie chcemy kłopotu. No raczej. Chcemy tylko ją odnaleźć. Okej, tu się coś dzieje. Czego ci potrzeba? Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Dlaczego szukacie tej osoby? To nie twoja sprawa. Wystarczy ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. Jeśli cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. No dobra. Generalnie tak na pierwszy rzut oka mnie to nie interesuje, bo jak typy szukają jakiejś kobiety, to jakoś mi się nasuwa tak na myśl, nie wiem, intuicja czy coś, że to oni są źli. To jeszcze nie koniec. Coś mi śmierdzi ten gościu, jakiś taki jest podejrzany. Więc pewnie dziewczyna miała dobry powód, żeby przed nimi uciec. No dobrze, i teraz tak, żebym ja się ogarnął, mapa lokalna. Tutaj wszystko pozamykane. Okej, okay, tu jest ten dom klanu Dzieciąt Wojny. Czy ja to mogę jakoś oznaczyć? Dobra, chyba nie ma to znaczenia. Tutaj jest drugie wejście tam wyżej, bo my wcześniej wchodziliśmy tam, od strony tamtego rynku. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie, ale to ciężka praca. Ano ciężka. Strażnicy ciągle mówią o jednym, że jesteś smoczym dziecięciem. Ale coś takiego? Przecież to niemożliwe. A jednak. No dobra, mamy ten dom klanu Dzieciąt Wojny. I tutaj jest nowicjusz, żeby się dobrać do tego zamka. Ale z tyłu były drzwi otwarte, na legalu można było wejść. Natomiast oni pewnie siedzą tam w tym domu. Ja sobie tutaj zapiszę, w razie jakby miała się odwalić jakaś imba. Ostatnio jak tylko mnie usłyszeli, to od razu wywalili mnie z domu. To oni śpią o tej godzinie? Nie, nie śpią. Możemy tu pogadać z tym typem, jeżeli on w ogóle będzie chciał ze mną gadać. Nie można mieć ani chwili prywatności. Wypad!
Akurat. Siwowłosi czy dziecięta wojny? Jestem po stronie siwowłosych. No dobra, tam była opcja taka, oni mówili, że może udałoby mi się przymilić do nich i wtedy uśpiłbym trochę ich czujność i może wtedy udałoby się zdobyć te dowody, które tutaj kitrają, więc jak najbardziej powiemy, że jesteśmy po ich stronie. Chociaż prawdę mówiąc, mieszam się w to wszystko, a gówno wiem o całej tej sprawie, nie? To też jest takie nie do końca dobre dla mnie. Ale niech będzie, jestem po stronie dzieciąt wojny. Więc powiadam witaj, przyjacielu. Wiedziałem, że jesteś bystrą osobą w chwili, w której na ciebie spojrzałem. Myślę, że wiesz, co naprawdę stało się z Toralem siwowłosym. Perswazja tutaj mogłaby być użyta, natomiast moja perswazja to jest znowu gdzieś tam bardzo nisko i nie wiem, czy to się uda. Raczej wątpię. Przysłano mnie tu, by rozwiązać spór, bójka, czyli mogę się rzucić na tego typa. Muszę się dowiedzieć, co się stało Toraldowi. No to jest już takie bardzo bezpośrednie. Bójki na pewno nie chcę tutaj uskuteczniać. Ten bezpośredni zwrot zostawimy sobie na końcu, a użyjemy tej perswazji, a nuż się uda. Myślę, że wiesz, co naprawdę stało się z Toraldem siwowłosym. Walczył po niewłaściwej stronie i zapłacił za to. Tyle mam do powiedzenia. To niewiele nam powiedział. Muszę się dowiedzieć, co się stało Toraldowi. Nie obiło ci się to o uszy? Popełnił błąd, wspierając gromowładnych i to go kosztowało. To przykra wiadomość dla rodziny, ale powinni się byli tego spodziewać. No dobra. Pytanie, czy on mnie nie wywalił? Niech żyje cesarstwo. Tak, czyli jemu wystarczyła informacja, że jestem po stronie siwowłosych i spoko, już mnie nie wywala z domu. A co za tym idzie, możemy próbować zbliżyć się do tamtego celu. Czy tu śpi ta kobieta? Nie śpi. No i teraz jesteśmy ziomkami, możemy sobie tutaj chodzić. Fajnie. Dobra, ja na razie nie będę tutaj nic kombinował. Tu jest czeladnik, żeby się dostać. Kurde, no to ja nie wiem, czy mi się to uda. Próbujemy. Gdzie? Mam 18 wytrychów, więc już widzę oczyma przyszłości, jak biegam tam zaraz kupować wytrychy, bo zaraz pewnie to połamie wszystko. A tu coś łapię. Okej. No ciężko to będzie otworzyć. No i proszę. Nie wierzę w swoje własne umiejętności do otwierania zamków. Jest jakiś dowód. Cesarskie pismo. Doszły mnie informacje, iż ktoś wypytuje o niejakiego Tarolda Siwowłosego. Moim obowiązkiem jest poinformować cię, że agenci Talmoru przejęli więźnia i odstawili go do północnej straży. Chyba nie muszę dalej tłumaczyć. Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli całkowicie zapomnimy o tej sprawie. Ufam, że nie będzie dalszych pytań. Generał Tullius. Generał Tullius to nie jest ten typ, który był w tej pierwszej miejscowości, gdzie chcieli odciąć nam łeb? Chyba tak, nie? Dobra, bierzemy to. Dobra, miksturę uzdrowienia sobie też weźmiemy. Dobra, jedzenia nie muszę brać. Będę chodził tutaj powoli, bo nie chciałbym, żeby on tutaj wpadł. Złodziej cnoty. Dobra, książki nie będziemy tutaj czytać teraz. Co tu jeszcze jest? Chleb. Tracona chwała. Cesarski raport o Sarthal. Cesarski raport o Sarthal. Autor. Niech będzie wiadomo, że szanowany archeolog postanowił skupić swoje niezliczone talenta na kuchennych i piekarniczych zwyczajach Nordów początków pierwszej ery. Choć ta praca niewątpliwie przyniesie wielką chwałę i pożytek cesarstwu, jasne jest, że moje ograniczone doświadczenie
Nie ma tu zastosowania. Okej. No ja tych ksiąg nie będę brał. Wielka wojna. No, chyba tyle. Tutaj myślę, że już spokojnie możemy biegać, bo raczej nie powinien mieć problemu, że tu jesteśmy. Zbieranie jadu pająka śnieżnego. Tak zerkam na te książki, dlatego że ja szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie rozpoznać, które to są te księgi, które coś mnie są w stanie nauczyć, a które to są od po prostu księgi. Dobra, ale te mikstury sobie pobiorę. No dobra, gościu przyszedł sobie zjeść. A my spokojnie możemy opuścić jego dom. No i wrócić, przekazać informacje, co stało się z Tarodem. Choć to też jest kolejna taka sytuacja, gdzie... Tutaj dalej mnie coś prowadzi do tego... Do tego domu, nie? Zaginiony fakcji. Dostarcz dowód Avulsteinowi. No to tutaj już chyba nie mamy nic do zrobienia. Odszukaj kobietę. A mieliśmy przeczytać notatkę Risada. No dobra, to zróbmy sobie może to zadanie. Zobaczmy tą notatkę. Okej, mamy znajdź obóz bandytów i znajdź obóz bandytów kuścieli. Drogi wzdłuż szlaku z Białej Grani do Markartu były dla Risada nieprzyjazne i roiły się od szumowin wyjętych spod prawa. Z Risadem podróżują strażnicy, tak, ale nie są wystarczająco wyposażeni, aby rozprawić się z takimi siłami. Bandyci dzierżą dziwne złote uzbrojenie i noszą lśniące pancerze. Risard zna takie rzeczy jedynie z ksiąg. Ich obozowisko mieści się na zachód od północnej przełęczy Kruczej Piszczeli. I to była ta Krucza Piszczel, to tam wcześniej mówili, żebyśmy tam nie polowali, nie? Bo tam jest coś nie tak z tą. Za każdym razem, gdy się na nas zasadzają, krzyczą: bóstwa chciałyby dziś przejrzeć wasze towary. Ci brutale kradną w większości błyskotki i osobliwości, choćby nie wiadomo jak tanie, a później puszczają Risada wolno. Risad na razie nie walczy, choć wpływa to niekorzystnie na interesy, nie jest warte ryzykowania życiem. Risad słyszał o innym gangu nękającym karawany dalej na północy. Przepraszam. Jego członkowie nazywają siebie kusicielami. Są oni znani ze złowrogich, ciemnych pancerzy. Kerim każdego dnia staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ta grupa obozuje przy drodze na zachód od fortu Kastaw. Risad zapłaciłby hojnie każdemu, kto pospieszyłby z pomocą. Risad obawia się, że ktoś mógłby ucierpieć z rąk tych łotrów. No dobra. Mamy notatkę Risada, a droga do tego domu prowadzi nas, ten znacznik nas prowadzi, dlatego że możemy pewnie skonfrontować z tym typem tą informację, którą się dowiedzieliśmy z księgi. Jesteś dobrym przyjacielem. Proszę, weź to. Spodoba ci się. Miód mi dał. I poszedł dziad jeden. No i my też mamy wyjść. Więc ewidentnie chyba muszę pogadać właśnie z nim. Niech otchłań pochłonie tych siwowłosych. Chcą wesprzeć gromowładnych, więc dostaną to, na co sobie zasługują. No dobra, jest opcja tej bójki, żeby go zlać i być może on coś powie. Ale niech żyje cesarstwo. Jalać go nie chcę na razie, natomiast to co mówiłem, czy ja jestem po dobrej stronie, to oni są za cesarskimi, więc jak najbardziej jestem po dobrej stronie.
Bo ja póki co chcę wspierać gromowładnych. Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie. Mówiłaś już. To ciężka praca. Dobra, znajdźmy w takim razie ten domek. Czy ja to mam zaznaczone? Zaginiony fakcji? Jak najbardziej mam to zaznaczone. Ja to chyba mam za dużo w ogóle. Ja sobie to odhaczę, żeby mi się to nie mieszało. Że trzymasz się z dala od kłopotów. No pewnie. Bo potem tych znaczników narąbane tyle jest, że nie wiadomo, który do czego prowadzi. Dobrze, my idziemy z nurtem gromowładnych. Póki co. Czekajmy w takim razie informacje. Co udało się ustalić. Jakieś wieści? Udało ci się coś odkryć? Mam dowód, że Talmor żyje. Wiedziałem. Proszę, pokaż mi. Talmor? Na dziewiątkę. Jest gorzej niż sądziłem. Więc północna strażnica. Teraz wiemy już, gdzie uderzyć. Macie zamiar zaatakować północną strażnicę? Zrobię wszystko, by uratować mojego brata. Dołączysz do nas, prawda? Toralda nie można zostawić na pastwę tych potworów. Oczywiście, że do ciebie dołączę. Spróbuję sprowadzić go samodzielnie, bez rozlewu krwi. No ciekawa opcja, nie? Bo pewnie jak pójdziemy z Avusteinem, to ten od razu zacznie tam walić tych ziomków tym młotem po łbie, czy toporem, czy co on tam ma. Natomiast można by ich spróbować przegadać, ale czy się uda? No śmiem wątpić, szczerze powiedziawszy. Zostań w ukryciu, zajmę się tym. No dobra, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, ciężka decyzja. Gość jest zdeterminowany, żeby biec tam i się napierdzielać. Ciekawe, czy to od razu, czy jakoś się umówimy. Próbuję sprowadzić go... Ta opcja wydaje się niezła, bo wydaje mi się, że nawet gdyby mi się nie udało przegadać ich, to zawsze możemy do niego wrócić chyba, nie? Spróbuję sprowadzić go samodzielnie, bez rozlewu krwi. Co? W pojedynkę chcesz dyskutować z Talmorem? To szaleństwo. Mówisz poważnie, prawda? Dobrze. Dam ci szansę. Ale jeśli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię. Znajdź sposób na wybawienie Tarolda z niewoli Talmoru. No i okej. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. A mówię, jeżeli się nie uda, no to wrócimy tutaj, powiemy, że dupa blada z tego wyszła. No i poleci z toporem, nie? A my z nim pewnie polecimy. Gdzie jest ta... Północna straż. To jest gdzieś w ogóle tu daleko. To jest bardzo daleko. No to jest jakaś rzecz na ho-ho, nie wiadomo kiedy. Na pewno nie na teraz. Okej, okay, w takim razie my to na razie odpuszczamy. Tych bandytów również. Odszukaj kobietę. No to chyba idziemy teraz do... No teraz zrobimy sobie te dwie rzeczy, nie? Wiem, znowu zaznaczam więcej niż jedną rzecz i za chwilę będę się zastanawiał, która to która. Ale one chyba są gdzieś tam bliżej siebie obie, chociaż nie. Ten typ do zastraszenia jest gdzieś tutaj. Jest prawdziwym bogiem ludzi. Opuścił świat doczesny, by władać królestwem duchowym. Gdy cesarstwo poddało się aldemerskiemu dominium, okryło to nie on. Tu idzie ten typ, co go trzeba sklepać. To jest ten typ, co wcześniej go mogliśmy klepać. Niech otchłań pochłonie tych siwowłosych. Chcą wesprzeć gromowładnych. No dobra, czyli to jest jedna i ta sama rzecz. Posiłek do wynajęcia, osoba imieniu Idolo, dziecię wojny. Dobra, nie ogarnąłem tego, że to są dwa różne zadania związane z jedną osobą. No to wydaje mi się, że może chyba nie jest dobrą opcją klepać go tutaj tak w biały dzień, co? Pójdziemy potem do tego domu, już abstrahując od samej sytuacji, że weszliśmy do niego do domu, powiedzieliśmy, że jesteśmy jego przyjacielem, a potem idziemy go klepać. Ale dla strażnika to okropnie nudny przydział. Jeśli zaatakuje smok, to... No, to zupełnie co innego.
Nie ma tutaj już tych dziwnych promieni, które były wcześniej, więc ewidentnie był to glitch. Dobra, zameldujmy. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Przecież były wezwania. Cóż innego mogło oznaczać? Siwobrodzi. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Mój brat prosi cię na słowo. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wieża strażnicza została zniszczona, ale zabiliśmy smoka. Okazało się, że mogę być kimś, kogo nazywają smoczym dziecięciem. Udało mi się zabić smoka. Chyba zasługuję na nagrodę. No to jest dobre zdanie, to ostatnie. No dobra, wspomnijmy o tym, że jestem tym smoczym dziecięciem, bo oni się wydali mocno podnieceni tym faktem. Smocze dziecię? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Gdy smok umarł, przeszła na mnie z niego jakaś moc. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Siwobrodzi? Mistrzowie Drogi Głosu. Żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Czego ode mnie chcą ci siwobrodzi? Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota Białej Grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrongar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Smocze dziecię. Dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów. No Kaletusie. I super. Nadal musimy bronić miasta. Tak, mój panie. No okej, czyli... Jestem taka zła, że nie wytrzymam. Ojciec kilka dni temu obiecał mi nową sukienkę. To się wkurwia tam z tyłu. Użycie sukienki trochę zajmuje. Dostaliśmy Lidię. To jest ta dziewczyna z od towarzyszy, czy jakaś inna? To za chwilę się przekonamy. Natomiast tutaj on ma ten stół do zaklinania i laboratorium alchemiczne.
Ale naszym głównym zadaniem staje się podróż do wysokiego Hrodgaru. Czyli na szczyt najwyższej góry w okolicy. Najpierw musimy iść do Iverstead. I to jest kawał drogi, więc oczywiście my będziemy musieli się przygotować do tej podróży, grając na, w trybie przetrwania, bo my robimy się... No, śpiący może jeszcze nie, ale głodni to już na pewno. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Co to znaczy być smoczym dziecięciem? No to powoli już dziś tam wiemy, że będziemy mogli wchłaniać dusze smoków i korzystać z ich krzyków. Ale zapytajmy. Nie wiem za wiele. Znam tylko opowieści o starożytnych bohaterach, którzy za pomocą głosu gromili wrogów Skyrim. Mówi się, że kiedyś cesarze byli smoczymi dziecięcami, ale to skończyło się, gdy w czasie kryzysu otchłani umarł Martin. Siwobrodzi zdołają powiedzieć ci więcej niż ja. Zgłębili drogę głosu, a nauki pobierał u nich sam Tiber Septim. No dobra. To ja myślę, że o tych krzykach już pytać nie będę, skoro sam powiedział, że niewiele o tym wie. W jaki sposób zaklinasz broń i pancerze? Na tym stole, nie? To już wiemy. Jesteś jedynym magiem w Białej Grani. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Musisz zachować lojalność względem cesarstwa? Jakie są obowiązki nadwornego maga? Spotkałeś jakieś smoki? No zapytajmy, czy tą lojalność względem cesarstwa musi zachować. Gdybym powiedział, że to nużące pytanie, czy dałoby ci to jakieś pojęcie? Pewnie nie. Póki nikt mi nie przeszkadza w badaniach, nie obchodzi mnie, kto wydaje rozkazy. A teraz życzę miłego dnia, gdyż jestem niezwykle zajętym człowiekiem, a twoje bezcelowe pytania okropnie mnie nudzą. No wymijająco, nie? Powiedział. Ale też w sumie, co nas to obchodzi. Jest mapa Skyrim. Klejnot duszy, ale ja kraść tutaj nie będę. Nordowie Skyrim. Ale mieszek możemy sobie na legalu wziąć. Mój lud, moja duma. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z zadaniami. Droga głosu, porozmawiaj z siwobrodymi. No to dopiero za jakiś czas. Tutaj mamy tego Tarolda. To sobie odhaczymy na razie. Równowaga mocy. Dobra, to są bandyci. Tu jest ta kobieta. Tego gościa mamy do sklepania. Ja jestem zainteresowany, bo my tutaj mamy jakąś opcję kupienia mieszkania w Białej Grani, nie? Tam coś było tak mówione wcześniej. Tu coś takiego jest, dołącz do Legionu, nie, odwiedź kaplicę, porozmawiaj, zabij przywódcę bandytów. No dobra, nic tutaj takiego nie ma. Natomiast mnie również interesowałaby ta Lidia, o której on wspominał. Ja mam pójść do niej zagadać? Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Czego ci trzeba? O, pogadajmy jeszcze z nim, jak najbardziej. Kim są siwobrodzi? To mistrzowie drogi głosu. Krzyku. Żyją na szczycie gardła świata. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, zechcą z tobą porozmawiać. W starych opowieściach zawsze wzywają smocze dziecię na szkolenie. Okej, to w gruncie rzeczy już nam to mówił, ale o tym szkoleniu nie wspominał wcześniej. No dobra, w takim razie ja nie będę też go tutaj pytał, podobnie jak tego maga o te smocze dzieci, bo myślę, że tam na tej górze dowiemy się wszystkiego. Jak myślisz, dlaczego Ulfric zabił najwyższego króla? To jest ciekawe pytanie. Bez wątpienia uważał, że tylko tak może przedstawić swoje racje. Zrobił to także dlatego, że mógł. No ciężko się nie zgodzić. W jaki sposób ochronicie Białą Grań przed smokami? No dobra, to już takie pytanie. A teraz wybacz. Mam całe miasto na głowie.
No widać, zarobiony jesteś, Balgrów. Słucham cię z uwagą. No dobrze, wydaje się, że tutaj chyba załatwiliśmy wszystko. Mnóstwo jedzenia leży, jakby co, można się częstować. Okej, jest tutaj psie mięso? Serio? Psy wpierdzielają. Trąba mamuta. No nie są wybredni, trzeba przyznać. Dobra, jedzenia jakoś specjalnie ja również nie potrzebuję. A jest Lidia, to nie, to jest inna dziewczyna. Jestem twym huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Okej, czyli absolutnie tutaj pomyliłem wszystko. To nie jest tamta... Ona, tamta dziewczyna też miała na ly jakoś na imię, ale ewidentnie inna. Jestem Tanem. Co to oznacza? Czym zajmuje się huskarl? No dobra, zapytajmy. Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przymkną oko na twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. No to bardzo dobrze się składa. Będziemy teraz mogli sklepać tamtego typa na ulicy i nikt nam nic nie zrobi. Czym zajmuje się huskarl? Przysięgam ci służyć, mój Tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz. Okej. Dobrze. Za mną w takim razie. Potrzebuję twojej pomocy. Prowadź. No okej, mamy Lidię. Bardzo fajnie. Bardzo fajna dziewczyna. W takim razie opuszczamy zamek. O, i tutaj mamy tego typa, którego możemy klepać, więc w zasadzie moglibyśmy go sklepać od razu. Ale my zatrzymamy się tutaj, wydaje mi się. Jeszcze chciałbym sprawdzić, bo my dostaliśmy broń, nie? Oręż Tana. To jest lepsze niż mój miecz, tak? Ja mam teraz miecz chyba, tak. I też ma zaklęte coś. Trafienie zmniejsza magię celu o 10 punktów. No to moglibyśmy takim toporkiem pomachać trochę. Czemu by nie? Niech będzie. No dobrze. Ja sobie tutaj to przejrzę, uporządkuję, ale to już poza nagraniem, żeby was tutaj tym nie zanudzać. A na dzisiaj to tyle. Lidia dołączyła, my jesteśmy Tanem, więc więcej będziemy mogli teraz zadziałać w Białej Grani, na więcej będziemy mogli sobie też tutaj pozwolić. I to jest jak najbardziej dla nas dobra informacja. No dobra, dzięki w takim razie za uwagę, za obejrzenie tego odcinka i za wszystkie łapki w górę i komentarze. I do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej hej!